Po raz 11 Gimnazjum nr 5 i Szkoła Podstawowa nr 5 zaprosiły mieszkańców Leszna na koncert bożonarodzeniowy Podziel się dobrem. Impreza ma wymiar charytatywny. W tym roku skupiono się na podopiecznych domów dziecka we Wschowie oraz w Mariupolu na Ukrainie, ofiarach wojen na Ukrainie i w Syrii, dzieciach z Angolii, podopiecznych Stowarzyszenia Nasz Dom, Nasz Świat oraz potrzebujących finansowego wsparcia uczniach Gimnazjum nr 5 i Szkoły Podstawowej nr 5. Dzięki imprezie pomoc otrzyma także 4-letnia Zuzia Słoniec, za którą czeka operacja oczu. W programie wydarzenia znalazły się występy artystyczne, rozbrzmiewały kolędy oraz świąteczne piosenki. Skosztować można było ciast, zakupić bożonarodzeniowe ozdoby. Do placówki na Gronowej zajrzeli także żużlowcy FOGO Unii Leszno. Specjalne stoiska mieli ratownicy medyczni oraz strażacy. Przez cały czas trwały licytacje. W dużej mierze dzięki nim udało się zebrać blisko 17 000 zł.